Hej, witam Was serdecznie, tu jest Beta Iron i zapraszam Was na kolejny odcinek z gry Days Gone. Tak, dostałam info, do którego się odezwaliśmy, Deacon, że chce pomóc, że może poszukać Taylora i oni gdzieś tam już wysłali ten patrol, parę patroli, ale Deacon, on coś ten Taylor mówił właśnie o jakimś chatce narciarskiej, więc no, jedziemy sprawdzić, no. Zobaczymy, czy jest tam, czego tam nie ma. Bo to różnie. O, nie, nie, nie. La 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 la. Śpiewaj sobie, jak sobie odjadę. Boże, co to? Misiek jakiś był. No zobaczymy, czy faktycznie jest ten Taylor tam w chatce narciarskiej, czy nie. Kapralu Sencho, No, co jesteście tam? tam? No, jestem. Macie się zgłosić do mnie w sztabie przy O, najbliższej Jesus okazji. Christ. Kolejne Tak jest, zadanie. oczywiście, sir. Bez odbioru. Tak jest, mam przerąbane, ale tak jest, bo widzieliście mnie. Nie chcę nikogo wkurzać już bardziej. Ale nikt nie pytał się, czy Taylor jest unem. Boże, to wygląda, jakby tam ktoś mrugał zawsze. Nikt nie wiedział, no kurczę, no. Szkoda doktorka jedynie, no. Co tam za wieczki? Jezu. Tak piszczą dziwnie te zębiaki. Dobra, zobaczymy, czy tam jest. Może zębiaki też tam. Jezu. No kurwa, byłoby blisko, żebym wyleciała z tego motocykla. Sencho, jesteś tam? No co tam, Tak, Weaver? Weaver, jestem. Co? Cicho, stary. Nigdy ci nie podziękowałem. Znaczy, za pomoc. No spoko. Wiesz, ja po prostu wykonuję rozkazy. Nieważne. I tak ci dziękuję. No Serio. spoko, no. Doceniam, że ryzykujesz życiem w Syfie. No, Muszę ci ryzykujemy powiedzieć, się. chłopie, że ten napalm jest już prawie gotowy. O, to fajnie. Niedługo przydasz nam. Ja do testów wiem. Doczytałam. No dobra, Taylor. Co ty tu do diabła robisz? No, uciekł, no bo wie, co zrobił, więc. Dobra, rozejrzyjmy się. A obniuchać motocykl. Ha, wciąż sobie radzę. No to gdzieś poszedł w tamtą stronę. Widać ślady stópek. A może traszka się chowie? Myślisz, że cię nie widzę? Pierdzielaj, bo cię zaraz trafię. Fajna chatka taka narciarska. Co tam? Prowadzisz mnie do niego? Co? Ty chcesz w łeb dostać? Chcesz dostać w łeb. Czemu ja czuję, że chcę iść tędy, a nie tak za tymi kropkami dziwnymi? Aha, myślisz, że was nie widzę, no, no. Po prostu one tak się zakradają. A zaraz nam wyskoczą, kurczę. No i chodź. Chodź. Chodź tap, cip, cip. Przeskakuj. A, upieszcy są. Ojojoj. Ojojoj, sniper camper. Haha. Aha, usłyszeli pewnie moje wystrzały. Bieda, będziecie mieć. No, chodź. I nie ma główki. Myślicie, że przez budynek mnie traficie? Mielibyście. Co to tam są? Wiem, że są jakieś. Aha, tu jesteś. Też. Myślałam, że. Dobra, trafiłam. Ojojojojojojojojoj, co to było? Co? To było? Czy... Aha, nie mam tego, co? No, wycofujcie się. Czy gracie? Ile was tam jest? Czy tam zombiek leci? Nie. Myślałem, że zombiek. Mech, ile was tu jest? No, trochę ich tu jest. No. Co? Gdzie jakie kuźwa w kółko?
Leż. No, pomatkę go. Bandaże mogą być. A, to sobie zgarnijmy może. Tak, żeby ten snajper mnie nie wkurzał przez chwilę. Tak, tak. A, czemu by nie? Poużywajmy sobie. Nie, to chciałam. Nie używaliśmy jeszcze tej nowej. No chodź, wystaw główeczkę swoją. Małą. Jezu, małą. Po dupie. Jezu, kąsaczku. Nie rób mi takich rzeczy. Gdzie jest ten kamper? Tu. Był. No i święty spokój mamy. I teraz co, błędnie, co? A ty też mamy nową, zapomniałam. No ty kto ci co zrobił? Bo nie ja. Jezu. Wiem, że ten. No to nie ta. Lora. O kurczę, patrzcie, trzeba się naprawić, bo się mi zepsuje nasza ładna brońka. Słyszę, że są te traszki u góry. Nie na dachu siedzą. Raz, dwa, trzy, cztery są. Dobra, ale to w stronę budynku są, czy nie są to ten w tym domku? Sprawdźmy to. Tego nie potrzebuję. Dobra, chodźmy, zobaczymy. Taylor? Dykan, St. John? No, przyszedł po ciebie. Odwaliło mnie. Zjebałem sprawę, stary. Raczej. Nie chciałem go zabijać, stary. Miało go tam nie być, a ja... Doktor był spoko gościem, wiesz, kurwa. On mi pomógł, no. Chodź, wstawaj. Nie. Nie chcę, żeby mnie powiesili. Masz pecha, trzeba było kurde nie odwalać maniany. Nie chcę wisieć. Nie chcę. Hej, słuchaj, Taylor. Szarpiesz się, straż w gacie, a wszystkie te zjeby stoją na baczność. Śmieją się z ciebie. Śmieją się, kurwa. Chcę, żeby mnie powiesili. Proszę. Nie pozwolić. No i co, ale ty nie możesz, kurczę, ten... pozwolić mu uciec po takiej sprawie, bo ciebie za dupę wezmą. Dobra, wait. Pewnie go ten... Nie masz wyjścia. Zobaczymy, ciekawe. Aha, czy sam może mu wstrzyknie, żeby go załatwić, a, ale przecież była mowa o tym, że ma go żywego przywieźć. No to sobie kurde problemów narobisz, chłopie. No albo może powiedzieć, że już takiego go znalazł, no chociaż wiecie, że to nie będzie prawda. My będziemy wiedzieć, ale oni nie będą wiedzieć. Bo za późno, no niestety, przykro mi. Oh shit! Żeby go na pewno słyszał rozmowę. No... Cholera.
Ja mam dobry słuch, więc ja bym słyszała. No, raczej ja bym słyszała, a on też by raczej usłyszał, więc nie zobaczymy. Co zrobił. Świrusy nie dostaną go. No, jaki uczciwy, lekko honorowy. Mogę panu powiedzieć, że co? Że pułkownik nie będzie zachwycony. No raczej. W skrócie. I to tak porządnie. W ogóle pokazuje mi informację odnośnie bezpada, czyli klawiatury myszy. Pada mam. O, jak dobrze, żeśmy się teleportowali. O, dzień dobry. I wpindził. I jak? Niestety. To. Był już martwy. Przedawkował. Odzyskaliśmy większość narkotyków. Nie wszystkie. Zupełnie jakby na świecie nie było wystarczająco dużo zepsucia. Palenia to. Nie był już przepełniony bezmyślnymi, bezdusznymi kreaturami. Zabierzcie to do lazaretu. I spalcie. Tym razem wyznaczcie kogoś, kto nie jest cholernym ćpunem. Tak jest. No nie będziesz wisiał. Dobra, zobaczymy. Malowanie odblokowaliśmy. Punkt umiejętności. Nie wiem, co ja będę dawać te punkty. Chyba w ostatnim tom. Otrzymasz oczy obrażenia. Nie wiem, mnie to jakieś koktajle, mnie to tam nie rajcuje. Troszeczkę. Teraz chyba na chybił trafił, będę dodawać te punkty, bo tak mniej więcej to tam chciałam mieć, to już mam. Bełty nie, kusze mnie nie interesują. Jak widzicie. Punkty, aż 3 jeszcze mam! Jesus Christ. Okej. Okay. Dobra, zacznijmy od walki w zwarciu. Co tu jeszcze ciekawego? Naszprycowany. Regeneracja kondycji za każde zabójstwo w walce wręcz. Mech. Wygrałem sprint, tam też takie głupkie. Mniej kondycji. No dobra, no to niech będzie to. Myślę, że to będzie o to chodziło, co myślę. Ciosu przy użyciu noża do buta. Aha. Noża do buta. Myślałam, że w ogóle broni. Dobrze, dajmy sobie jeszcze to, może. I walka dystansowa. Co tu jeszcze fajnego jest? No dobra, niech będzie to, że przeładowanie nie. Ten skupienie nie zżera. Czekaj, jaki jest ten. Maksymalny poziom. A nie, no to już widziałam. Znikaj mi z mapy. Chodź na Wyspę Magów. No dobra, no to jedziemy na Wyspę Magów. Jesteśmy na Wyspie Magów. Albo i nie. A raczej jesteśmy. Mapa. No, jesteśmy. Musimy z pułkownikiem porozmawiać. Gdzie on siedzi? On gdzieś siedział tak pod takim... O, tam pewnie. Tu siedział. Co tam? Jakieś zadanie? Czy mnie opierdzielisz w końcu? Dobra, St. John. Mamy problem, ale myślę, że możecie nam pomóc. No co tam? Okej, okay, sir. Jedna z naszych została wzięta jako zakładniczka. Która? Sierżant Melinda Foster. Dowodzi patrolami na wschodniej granicy wzdłuż korytarza 97. Zaś nudne zadanie. Jej oddział napadnięto. Dwóch mężczyzn wróciło żywych. Jak ją sobie sierżant zatrzymali. Foster została pojmana. Melinda Foster. Znacie ją? Nie, sir. Nie. Akurat nie znam. Zaznaczyłem jej ostatnią pozycję na mapie. Jestem przekonany, kapralu, że sprowadzicie ją tu bezpiecznie. Może pan na mnie liczyć, sir. To wszystko, kapralu. No dobra, jedziemy sobie. Tak niedaleko, to spoko.
O, Kościół się uleczy. I możemy spadać na zadanko. Zobaczymy. To jest raczej poboczne, no nie? Jak myślicie? Jest ile? 8-13, czyli by zostało w obozie. W obozach czy w obozie? Tak, został mi teren badań Nero 1, ale ja mi się wydaje, że tam chyba dostaniemy się tylko w trakcie misji jakiejś pewnie, bo tak to nie ma. Nie ma opcji innej. 8. 5 zadań jeszcze. Wow, ale ci to kuźwa długo zajęło liczenie twoje. Deacon, jesteś tam? Ej, tak! Sara, musimy pogadać. Wow. No tak, hej, jestem. Chyba tam cię już molestują. Ej, jest przełom. Potrzebowałam tylko sekwencera DNA. Jestem gotowa do testów. Tak, ale nie na mnie. Mogę przetestować serum. Na kim? Wow. Okay, a... Może jakieś zębiaki ten... Powiem ci, jak przyjedziesz. Bez odbioru. Och, jestem taka szczęśliwa, jak w dniu ślubu. Ha, 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 ha. Ha. Jaka podekscytowana. Ta wspólna podróż do tej miejsca dawnej pracy chyba pomogła. A raczej tym chwilom przy kominku. Deszczowy śnieg. Tak. Padał śnieg, no nie? Było zimno. To chyba to pomogło prędzej niż... O Boże drogi. Ja pierdzielę. Strasznie to się... lecę. O. Dobra. Będzie szybciej. Aha, tam mamy co? Aha, tą mamy uratować. Boże, tak myślę, co ja mam tu zrobić teraz. Tą panią uratować, jakąś tam, którą sobie bandyci przytulili. Ja mogę... Tędy nie mogę, tędy nie. Melduje się kapral Saint-Jean. Ser, jestem na miejscu i... A... Obóz wygląda na opuszczony. Życie, sierżant Foster jest w waszych rękach, kapralu. Chodź. Nie zawiedźcie mnie. Co to jest? Znajdę ją. Uma. Uma Kiciusiu, do góry jest. Lindę. Znajdziemy za chwilę. Dupsi. Gdzie to jest ten? Przecież tu są obóz jest tych. Twoja babcia. Nie pomyliłem się na bank. Ale gdzie się wszyscy podzieli? Zombiaki czy ludzie? Ktoś tu jest. Ale ty mnie nie widzisz przez kratkę, choć też powinieneś mnie widzieć. Masakra, jak to jest możliwe, że oni mnie nie widzą? Nie widzisz przez ciatki. A jak ja tam mam wleźć? Jak tam mam wleźć? Ja nie da wleźć. Mam zadanie, to powinnam dać radę wejść. Może od drugiej strony. Postęp na... Też nie bardzo. What the... What? Macie jakąś dziurę w płocie? O, macie dziurę w płocie. I będziesz nie tak. To dobrze. O, lecimy. Wszyscy, co to, klub pałkarski jest jakiś? Wszyscy z pałkami lecą. Nie mam pojęcia. Ile w ogóle was tu jest? Oho, ktoś z bronią palną. Nie. O, nafcia. Chyba tak. No, chyba tak. Jak co dzień w pracy. No, oczywiście.
Dobra, czy jakieś ślady pewnie poszukać? A, tam jeszcze jakiś cwaniak stoi, aż otworzy drzwi i mnie dziwnie w łeb takiej broni. To łatwa sprawa. No, dzień dobry. Zabiję ją, przysięgam. No, ja szybciej ciebie. Przegadanie. A, co słychać, pani sierżant? Jak tam Dzionek? Jezu, kapralu, dzięki. Jest świetnie, po prostu świetnie. Uciekaj. Z powrotem? Motor bojówki stoi przed wejściem? Czy może go rozebrali? Nie, nie, stoi, spoko. Dobra, super, super. St. John, tak? Dziękuję. Jakoś sobie poradzę. No, marzy mi się tak, żeby dobić, kurczę. Chociaż tu w jednym tym obozie. Oni coś tam mieli fajnego, jakieś brońki z tego, co pamiętam, albo mi się śni. Dobra, raczej wszystko, nie będę jakoś tak się zagłębiać w szukanie nafty, bo już mam max. Ja się tu pomam od samej gościa. No i wszystko. Czy w ogóle otworzy mi się? Nie otworzy mi się. Będzie trzeba coś przejść. No i co? Główny wątek, co? Tak, idziemy do Sary. To się nakręciło dosłownie. Jestem taka szczęśliwa, chodź do mnie. No proszę, szybko podróż, tak. Dobra, i tak sobie wjedziemy do środka. Znacznik sam, trzeba mi usunąć. Jak zwykle, powoli, powoli. No i co, ile mam ten? 9. Czyli 4 jeszcze. Dobra, co tam Sara wypichciłaś coś? To będzie teraz co, na zombiaka, kto testy porobić? Elio. Czekaj, chwila. Co ty chcesz, jednego żywcem? Trochę trudno prowadzić badania nad trupem. Masz. Usypiający. To specjalny środek usypiający. Pozwala go przytomność transportu. Zombiaka mam ci przywieźć. Blisko Dikon. Jej, poczekaj, jestem szczęśliwa. To one się zmienią z powrotem w ludzi, czy co? Bo nie mam informacji żadnych. W rezydencie tak było, w którymś coś tam chyba animacji. Właśnie. Właśnie jechałem znaleźć jakąś. Puścili, nie chcę tak brzydko mówić. Tylko potrzebuję określonego rodzaju, dobra? Samolotem gdzieś tam lecieli i opuszczali ten jakiś tam środek i się ludzie zmienili. Z powrotem. To jest taki stary kurort. Teraz mieszka tam cała kolonia zainfekowanych dzieciaków. No to dzieciaka ma złapać ci, co? Odezwij się, jak tam dojedziesz. Bez odbioru. Dzieciaka mam ci przywieźć, co? Kolonia traszek. Boże, muszę to zobaczyć. No chodź. Ile dzieciaczków będzie, masakra. Co, raport. To. Wykonuję zadanie dla porucznik Whittaker, więc jestem teraz trochę zajęty, kapitanie. Zrozumiano. Daj znać, jak skończysz. Jesteśmy gotowi przetestować broń Weavera. Oho, napalm poleci. Było na tyle, jeśli chodzi o wyścig Sary z Weaverem. No, ale ona ma lepszą rzecz. Przecież ona będzie mieć antidotum, serum prawdy. No nie, no antidotum poważniejsze jest. Jakby to ten... Chociaż jakby to odporne były gdzieś tam przez jakiś czas, że ugryzie ich zombiak, to wszczyknął sobie i tam nie będzie złego. Przekonamy się, daleko to w ogóle trzeba jechać? Nie, gdzieś tu jestem. Więcej trasy nie widzę na mapie. Sara, już jestem. A, gdzie tam skacze traszek. Musisz znaleźć dziewczynkę w czerwonej koszulce. W takiej dziecinnej koszulce, na której jest tycia kicia, czy coś takiego. Co? Dziwne, że pułkownik nie spalił jeszcze tego miejsca. A powiedziałam Matowi, żeby nie ruszał tego miejsca. Jak ja mam to szczyknąć? Prowadziłam tam testy. Potrzebuję ich, żeby zrobić serum. Tylko...
Jak mam niby znaleźć tę, którą chcesz, nie zabijając całej reszty? No. Nie mam pojęcia, ale po prostu zrób co musisz, dobra? Potrzebuję dziewczynki w tej czerwonej koszulce. Nie widzę tu dziewczynki, widzę samych chłopców. Ale czemu akurat ona, co? Podajcie, ja mam broń palną. I pełne życie. A one przecież skakają, jak mają pełne życie. Znaczy, ja nie mam pełnego życia. Ja pierdzielę. Ona gdzieś pewnie na dachu siedzi, albo siedzi. O, tu jest. Chodź tu. I co ja mam z nim zrobić? Jezu, by mnie drapło. No i co ja mam z nim? Nie! Jak ja mam ją ten? O, tu jest, okej. Mam cię, Magnido. O, Jezu! Nie, bo zaraz się rzucą na mnie, ja mam mało życia. Oczywiście, że się rzuciło na mnie. Pierdzielajcie ode mnie. Aha, wylemejną. Dobra. Myślałam, że ten, że nie mogę. To gnojki małe. Nie ma przedszkola. Kończyło się. Poważnie, wszystkich mam tak ten... Nie ma skakania. Kto skacze to debil, kto skacze to debil, ha ha ha, ałała. Czemu nie mam czegoś szybkostrzelnego? No, lepiej. No, ostatnie. Dobra, wsio. Wyzio, chodź. Jeszcze ktoś! Kuźwa, wyłaź. No, złazić, no. Już? Wystarczy? Tak, wystarczy. Chodź. Ale czemu akurat ją? Chciałaś jednego żywcem? To masz jednego żywcem. Może ktoś to jest ważny dla kogoś tam w obozie? A to nie będzie, nie, nie będzie córka przecież tego pułkownika Gareta, sądzę. Czemu akurat ta dziewczynka? A, kurwa, Jezu Chryste. Hej, kapitanie. To już cało mi motor. Nie toleruję zwierząt na wyspie. Pani porucznik potrzebowała żywego obiektu do badań. Wasza dwójka naprawdę nieźle się dogaduje. No i pan co? Pan porucznik Whittaker. Wykonuje swoją pracę, sir. Proszę tylko zapamiętać. Pułkownik nie pozwala na bratanie się żołnierzy z zaciągu i oficerów. Nie można na to pozwolić. Nie przeszkadzam. Tak jest. No, okay. Proszę. Zobaczymy. Dalej. Czekaj! No i tu środka. Co ja poradzę, że ich biologia jest teraz trochę popierdolona. Nawet nie mogę dobrać dawki. Masz, trzymaj, trzymaj to. Właśnie nad tym pracowałem. Ała, ała już było, więc... Czekaj, czy to w ogóle pomoże, czy to nie ten, no właśnie. No właśnie. No właśnie. Niestety. Jasna cholera. Pierwsze testy, no to co się, czego się spodziewać? Ja pierdolę. Nie mam pojęcia, co tam dodałaś, ale poszło kurewsko szybko. A niech to szlak! To nie był jej cel, no wiem. Ty nie robisz żadnej broni biologicznej. No, lekarstwo raczej. O mój Boże, ty próbujesz to wyleczyć. No, wow. Myślałam... Że kiedy zdobędę oryginalne komórki z Cloverdale, będę w stanie stworzyć antyciała z wirusa i zastosować inżynierię wsteczną. Jezu. A teraz cała ta praca
Wszystko, co do tej pory zrobiłam, poszło na marne. Nie mogę ich uratować. Nic nie może zmienić ich z powrotem. Ciekawe, może jednak gdzieś tam jakieś próby. I dawaj dalej. No. Próbuj dalej, no. Nie widziałeś, co się stało? Każda komórka w ciele tego dzieciaka dosłownie wybuchła. Dlatego właśnie nie możesz się poddać. Co? Bo nazwałaś go dzieciakiem. Masz pojęcie, jak wiele tych stworów już zabiłem? Ale nigdy mi to nie przyszło do głowy, wiesz? Że no. To coś było kiedyś dzieckiem. Spotkałem kiedyś dziewczynkę, która mówiła o świrusach tak samo jak ty teraz. Nazwała ich chorymi ludźmi. Myślałem, że to szaleństwo, ale ona patrzyła na nich tak jak ty. Myślisz, że oszalałam? Nie, nie. Myślę, że jesteś jedyną rozsądną osobą, którą ostatnio spotkałem. Wciąż pamiętam tę noc, kiedy cię straciłem, ale zaczynam rozumieć, że to nie była ta noc, kiedy wsadziłem cię do śmigłowca, tylko następna. Ja i Boozer pojechaliśmy do obozu dla uchodźców, gdzie miałaś na nas czekać. I ciebie nie było. Wszędzie były świrusy, śmigłowce płonęły, ludzie krzyczeli, strasznie dużo ludzi. Więc walczyliśmy i wygraliśmy. I co znaleźliśmy? Ciała. Wszędzie były ciała. Sprawdziłem każde zwłoki, każdą twarz. Musiało ich być z 1000, a może nawet więcej. Sprawdziłem każde z nich. To wtedy cię naprawdę straciłem. A Boozer... Boozer, on po prostu... On tylko próbował utrzymać mnie przy życiu przez następne 2 lata. Nic więcej, tyle że wtedy już miałem to kompletnie w dupie, wiesz? A potem zobaczyłem ten helikopter Niro na niebie i pomyślałem sobie, pierdolcie się, wszyscy. Bo nawet jeśli ona żyje, to wiesz co zrobię? Znajdę ją, potem odjedziemy i nie będziemy się za siebie oglądać, bo nie chcę być w jakiejś bojówce, nie chcę nigdzie walczyć i nie chcę żyć w żadnym obozie. Więc czemu ciągle tu jesteś? Jestem tu przez ciebie. No. Przez to wszystko widzę, jak ciężko pracujesz. Jak bardzo jesteś oddana sprawie. Większość ludzi po prostu próbuje to przetrwać, ale nie ty. Ty ratujesz cholerny świat. Jak widzisz, niezbyt dobrze mi to idzie. Dlatego wstawaj. No. Strzepnij ten kurz i dawaj raz jeszcze. Może coś za dużo dałaś i kurczę, no. Wracamy do Cloverdale. A próbować, no. Wyposażenie. Trzeba sprawdzić te ich badania. A próbować, no. Nie zrobisz poddawać to? Się. To tak ze wszystkim. Tak, pomogę. Pomogę ci, ponieważ w to wierzysz, Sara. Ojejku. Oddawaj się. No. Dobrze mówi. Posłuchaj męża. Pojedziemy na północ. No i powiemy im, że musimy jechać po zaopatrzenie. Znowu dwójkę? Nie, zupełnie znikniemy. Tak, że jak nas złapią, to nas powieszą. No właśnie. Ale razem. Ha, ha. Przepani? No. Tak? Dick, pułkownik cię szuka. Masz przerąbane tym razem. Spakuj się, niedługo wrócę. No, coś mi się wydaje, że nie bardzo wam ta ucieczka wyjdzie. Nie wyjdzie wam, ja to czuję. Kapralu St. John. Tak jest. Au. Proszę ze mną. Au. Au. Au, jeszcze raz au. Gotowi? Pułkowniku, tak a jest. A już idziemy z tym. Cały szajs gra i buczy. Motor już gotowy. Nie jestem pewien, czy rozumiem. Porucznik Weaver ukończył swoją broń. Czas na testy. Tak no. Puszczamy hordę z dymem? Hordę? Jedziemy na hordę? Kapralu? Pewnie, Nie spodziewałem się tego. Jasne. Do roboty, ekipa. I to ja rozumiem, bracie. Panowie, to początek nowej ery. Do dzieła. Poruczniku, za mną. Tak jest. Aha, czyli jedziemy w hordę z którąś podpalić napalmem. Jakiś zasięg rażenia będziemy mieć. Powinien mieć spory w takim razie, jeśli chcemy się na hordę.
Czekaj, jaką hordę? Mniejszą, czy taką dobra. Większą, czy no, jaką? Powinieneś tu zostać i dać mi to zrobić samemu. Co ty, kurwa, życie ci niemiłe? Nie, chyba najwyraźniej. Dla jednego. Nawet z dopakowanymi mołotowami Weavera nie skasujemy całej hordy naraz. No. Nie. Więc... O, Jezus. Myślę, że tam zejdę. I? Zwrócę ich uwagę. Podciągam po trochu, uciekając jak poparzone, tylko muszę jakoś ich... Co? Spowalniać. Może ustawię kilka pułapek. A na koniec ich wysadzę. Poważnie mam się wziąć za hordę? Będziemy biegać razem, to ta cała akcja nie wypali. Ściągniemy sobie hordę nawzajem na kark. Nie, zostań tutaj i obserwuj uważnie. Jeśli zacznie się pierdolić, pomóż mi i mnie wyciągnij. No, chyba, że masz coś lepszego. Nic nie mam. Masz broń lepszą. O, nie. Daj broń, ja mam taką byle co. Jakie mam? O, Jesus Christ. Na pewno się przyda. Zajebiście, mam pokonać hordę. Wow. Z małą ilością amunicji. Bardzo małą ilością amunicji. Bez jakiejś maszynówki. Będzie bardzo ciekawe. No nic, skończymy sobie ten odcinek. W następnym odcinku, tak jak mówię, zobaczymy jak mi to wyjdzie. Nasza pierwsza horda. Nie wiem jak to będzie wyglądać w ogóle. Gdzie jest kółko z napalmem. Mołotow z napalmem tu mamy, okej. Okay. Zobaczymy co z tego będzie. Mam nadzieję, że to jakoś wyjdzie. Jak nie, to przez pół godziny będę się męczyć z hordą. No nic, dzięki za oglądanie. Proszę super, jeśli wam się podobało. Komentujcie, lajkujcie, dzielcie się moimi filmikami, znajdziemy gdzieś tam na jakichś fajnych stronkach, byłoby bardzo miło i bardzo mi to pomogło. No a my słyszymy się w kolejnym odcinku z gry Days Gone. Dzięki, cześć.